Projekt do punktu 7.1a, druk numer 2, oddaję głos komisji. Komisja Edukacji 1.2. Nie, nie, pierwsza jest punkt 1a Radzikowskiego, to jest komisja. Szanowni Państwo, wpłynął wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wizytne na zabudowę budynku mieszkalnego przy ulicy Radzikowskiego, lub Naukowskiego i Radzikowskiego. Komisja poprzedza z wami dokumentów, które w muzeum mamy, czyli opis planowanej inwestycji. Inwestycja jest to budynek przykondygnacyjny. Komisja nie dopatrzyła się, jest to na istniejącym budynku, który jest przeznaczony do wyburzenia, stary budynek, który tam obecnie się znajduje, na nim chcą wybudować troszkę ładniejszy i troszkę wyższy budynek. W okolicy budynki są o podobnych parametrach, w najbliższej okolicy jest przychodnia, z tyłu jest budynek mieszkalny, z boku jest usługowy, też trzykondygnacyjny, dojazd od ulicy Naukowskiego, także tutaj do Radzikowskiego nie było wyjazdu, jest chodnik, jest droga. Komisja nie dopatrzyła się tutaj, przynajmniej na etapie uzyski przeciwwskazań i opiniuje pozytywnie ten wniosek. Jeśli są pytania szczegółowe, mogę próbować odpowiedzieć Państwu. De facto Radzikowskiego, Naukowskiego. To jest ruch, w skrócie chodzi o rozbudowę istniejącego budynku. No to się nazywa budowa, bo istniejący jest do rozburzenia, także tutaj... A ile kondygnacjonalizacji? Nie, w tego budynku nie. To jest pierwszy... Na rogu? Na rogu to już była negatywna. Nie była. Nie było. Znaczy, była na budynku miał być zamiast... Tak jest. Kadencja obecnej, ta działka nie była przedmiotem postępowania. Nie było na to budżetkę, tylko na ten budynek, o którym mówimy. Czy są jakieś pytania? Nie chcę, w takim razie poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę. 19 za.